pragnę przekazać wam moje spojrzenie na wiedzę. Według mnie wiedza jest jak narzędzie, jest jak młotek, którym można zbudować dom, wbijając gwoździe. Wiedza jest jak partytura, która umożliwia zagranie przepięknej sonaty, nawet księżycowej. Wiedza jest jak przepis na przepyszny sernik, którym się będą zachwycali wszyscy w rodzinie i twój ukochany też. Ale wiedza bez umiejętności może sprawić więcej krzywdy niż brak wiedzy, bo jeżeli ktoś nie potrafi posługiwać się młotkiem i będzie przybijał gwoździe, to sobie uszkodzi palec. Jeżeli ktoś, nie posiadając umiejętności gry na skrzypcach, będzie koniecznie chciał odegrać tę sonatę kocią, to słuchacze mogą go obrzucić pomidorami. Jeżeli nie posiadasz umiejętności przyrządzenia sernika, to możesz swoich gości zatruć za kalcem lub spowodować, że kandydat na księcia z bajki wyląduje w szpitalu. Dlatego informuję cię, umiejętność pochodzi od tego, co ja umiem, a wiedza pochodzi od tego, co ja wiem. I dopiero jeżeli to połączymy, jedno i drugie, to wtedy powstaje coś niezwykłego. Coś, co powoduje, że również dzieło twoich rąk jest niezwykłe. Dlatego, jeśli chcesz być zdrowa i chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić i potrafić to zrobić, to zapraszam cię na cudowne żywienie.